Dzień dobry, witam. 10.01. Rozpoczynamy kolejne wydanie Kawy z Mierniczym. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, jesteśmy już na żywo. Witamy kolegę Andrzeja. Wesołego. No, kawę, będę właśnie kawę robił. Andrzeju, drogi, już jesteśmy na żywo, chciałem powiedzieć. Świetnie. Dobra, w porządku. Ja też na żywo jestem. Dobra, to wyłączę na razie mikrofon, bo chciałem tu zajawkę wprowadzić. Dobra. Jak zwykle, proszę Państwa, wszystko się dzieje u nas naturalnie. Nie jest tak, że my to nagrywamy. Wszystko jest na żywo. No i zaczynamy. Proszę Państwa, witam na kolejnej kawie z Mierniczym. Jest to kolejne nasze wydanie. Tak jak powiedziałem, dzisiaj mamy 19 września 2021 rok, 10.02. Nasze wszystkie transmisje poprzednie, bo nadajemy już od połowy maja, można obejrzeć na kanale OZZG na YouTubie. Możecie Państwo sobie tam wszystkie transmisje obejrzeć, ale także na naszym stronach Kawa z Mierniczym, na grupach geodezyjnych Otwarte Forum Stowarzyszeń Mierniczych i Geodezyjnych i innych grupach, na które udostępniają nasze transmisje oraz na profilach prywatnych. Także serdecznie zapraszamy, jeśli Państwo po raz pierwszy dzisiaj włączyli tutaj naszą kawę z Mierniczym, także zapraszamy na te transmisje. Proszę Państwa, jak zwykle witam naszych ekspertów podczas dzisiejszej kawy z Mierniczym. Zacznijmy może dzisiaj odwrotnie. Zaczynam od naszego redaktora naczelnego, Leszka Piszka, sekretarza Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Geodetów. Witam serdecznie Cię, Leszko. No jestem zaskoczony, no witam wszystkich. Dzień jest taki troszeczkę barowy, no ale pomimo wszystko wszystkiego najlepszego życzę dzisiaj. Dziękujemy. Witam także Jacka Panchyża, wiceprzewodniczącego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Geodetów, zarazem przewodniczącego zespołu roboczego do spraw budownictwa i geodezji przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Witam Cię serdecznie, Jacku. Jacku, poprosimy o włączenie mikrofonu. Teraz słychać? O, widać, tak, widać, słychać, słychać. Witam, bardzo. Witam. Dzień dobry, witam wszystkich. No to witamy Cię serdecznie, Jacku. Miejmy nadzieję, że następne wydanie Kawy z Mierniczym pójdzie żywiołowo jak zwykle. No i witam Marcina Koszczewskiego, mierniczego z Dolnego Śląska, członka zespołu właśnie, w którym przewodniczy Jacek Panchysz. Witam Cię serdecznie, Marcinie. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry, witam kolegów, witam Państwa. No i witamy Andrzeja Hamerę, który był ostatnio na poprzednim odcinku Kawy z Mierniczym, gdzie miał tam sytuację, to był miasto stołeczne Warszawa. Dobrze pamiętam, Andrzeju? Bardzo dobrze, doskonale. Witamy Cię serdecznie, Andrzeju. Mocne wejście dzisiaj na Kawie z Mierniczym. Tak, nie powiem. Kawa się robi. Także zaraz się jeszcze wyłączę na chwilkę, żeby sobie tę kawę dorobić. Ale nie możesz się wyłączyć, możemy razem z Tobą się napić tej kawy. My już, jak mamy kawa z Mierniczym w kubkach oryginalnych, pijemy wspólnie z Państwem, także zapraszamy też do zrobienia kawy. No i rozpoczynamy kolejne wydanie Kawy z Mierniczym. I chciałbym tutaj może, Andrzeju, póki jeszcze zrobisz, powrócić do Twojego tematu, bo tam się sprawa jakoś rozwinęła. Przypomnij może na krótce, o co chodziło. Mapa bez zmian, malusieńka, pół hektara, nieco więcej. Mapa do projektu. No i dostałem uwagi jedna odnośnie tego, że spis treści jest źle wykonany, bo powinien zawierać tylko dokumenty, które znajdują się w mapie, a druga uwaga to była uwaga
dotycząca, w różnej kolejności mówię, ta uwaga dotycząca paragrafu 31 rozporządzenia, czyli tam po naszemu mówiąc, czy granice są dobrze na mapie. No i ja wskazałem, że uwaga dotycząca spisu jest w ogóle bezzasadna, bo nie ma podstawy prawnej, więc się nie zajmuję, a druga sprawa, napisałem tam odpowiednie informacje w sprawie granic, że granice są dobrze i nie ma tutaj obaw, nie zachodzą obawy, można projektować jak się chce w oparciu o te granice. No i można powiedzieć, że tego typu operaty w ten sposób wykonane i sprawozdania zawierające takie informacje puszczam, że tak powiem, szablonowo. No, podejrzewam, że podobnie jak i inni geodeci, jak wy, jak inni mierniczowie. No i co? Jako mierniczy postanowiłem, no postawiłem się okoniem, można powiedzieć, bo powiedziałem, że nie zrobię, nie poprawię, nie, proszę mi nie mówić, jak mam wykonywać zlecenia. No i sprawa zakończyła się polubownie, bo urzędnicy się opamiętali. Tudzież uznali moje wyjaśnienie. Po kawie w mierniczym, nie wiem, czy po kawie w mierniczym, czy byłem sam tak przekonywujący. No ale w jaki sposób to się stało? No, bo pierwszy raz dostałeś protokół negatywny, tak? Tak, tak. No i potem co? Złożyłem ten sam operat uzupełniony o tenże protokół z wyjaśnieniami moimi. No i po 3 dniach dostałem protokół pozytywny. Dzwoniłem do ośrodka, bo też no oczywiście czas nagli. I pytałem się, co to z tym będzie. Pan już mnie wtedy uspokoił, że już tam się zajmuje, że rozmawiali z tam przełożonym na temat tego opracowania, także gdzieś tam trafiło wysoko, chyba. No i mam pozytywny protokół. W międzyczasie mój kolega złożył właściwie tego typu zagadnienie, operat i też dostał protokół negatywny. Zarzucano mu podobnie, że granice są niezweryfikowane. No, ten sam paragraf, no ten sam paragraf. No, troszeczkę funkcjonujemy trochę jak jacyś tacy przestępcy, a który paragraf dostałeś, a ten paragraf, a mają na mnie taki, a inny paragraf. A my te mapy robimy cały czas tak samo. I cały czas tak samo chcemy je robić dobrze i uczciwie i one tak są robione. Tyle, że zmienia się prawo, zmieniają się paragrafy i teraz będą łapać nas na paragraf. No jak za słusznie mienionego systemu, dajcie mi człowieka, a paragraf się na niego znajdzie. No. Także jest to smutne, że mimo wszystko no, wygrałem, ale mogło w ogóle nie dojść do żadnej jakby konfrontacji, do żadnej batalii, jakiejś takiej niepotrzebne są te rzeczy, te sytuacje. To znaczy, tutaj jest o tyle sprawa ciekawa, że znalazło zastosowanie za odpowiednie przepisy prawa geodezyjnego. One tam mówią w odpowiednim ustępie odpowiedniego artykułu, że organ może uznać po prostu te atuty, które przedstawi wykonawca, prawda, prac. I przyjąć do zasobu. Tylko pytanie jest jedno, no w tym przypadku się okazuje, że zresztą chyba w każdym jednym przypadku, gdzie się uznaje no, te atuty geodety, że w takim razie protokół i albo weryfikacja była no, nie do końca właściwa. To pytanie jest, jakie, bo my, dlaczego my w takim wypadku ponosimy konsekwencje tej niewłaściwej pracy weryfikatora, prawda? Tak. Bo to my ponosimy
że się nam wydłuża termin, że jesteśmy no, niewiarygodni dla naszego kontrahenta. Jakie ty masz na to spojrzenie? No, że to są na dzień dzisiejszy i właściwie od dawna, to są te krzywdy, których doznajemy, których nikt nam nie powetuje. To są straty, bo co można zrobić dalej? No można ewentualnie liczyć na pyrrusowe zwycięstwo, pójść do sądu i wygrać zwrot kosztów procesu. No tak, tylko w tym przypadku no na pewno w ten sposób można, tylko mnie chodzi o to, że to nasze prawo geodezyjne, ono jest takie bardzo restrykcyjne, ale tylko wyłącznie w stosunku do nas. No właśnie o to chodzi, to prawo nie jest dla nas, tylko to jest dla karania nas. Dla karania tak. Nas. Tam rozdział, tam część przepisów odnośnie odpowiedzialności dyscyplinarnej, to jest po prostu kodeks karny geodety. Kodeks karny geodety, kodeks wykroczeń. Tam z tej ustawy nie wynikają dla nas żadne przywileje. Poza wątpliwymi uprawnieniami, tak? Czyli które sprowadzają się do tego, że żeby jeżeli marzysz o tym, żeby oddać autoryzowany przez siebie operat, to musisz mieć uprawnienia albo jakiegoś najemnika z uprawnieniami. I to są całe przywileje. Ja mówię o tym, że to są kartki na mięso z PRL-u. No. To, że je masz, to uprawnia cię jedynie do tego, że w ogóle możesz kupić to mięso, mogłeś. Natomiast i tak musisz stać w kolejce i tak sklepowa wydzieli ci tak, jak będzie chciała. No, czyli zasada, my pana płaszcza nie mamy i co nam pan zrobisz? Dokładnie tak, pan Bareja. Ale myślę jedno, tutaj się wracając do, jak to powiem, geodeta miasta, to pani jest, tak jak mówiłeś kiedyś, pełni tak. Funkcję geodety miasta stołecznego Warszawy. Mimo wszystko, ja myślę, że zgodzicie się ze mną, należy jej podziękować, bo mamy tutaj też oparcia takie, żeby mogli iść w drogę administracyjną i tak zwane administracyjne upokorzenie mierniczego. To się nazywa decyzja, odmowa, pisanie, później Wingich poprze to stanowisko, później może główny geodeta poprze to stanowisko i znajduje się w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym albo w Najwyższym Sądzie Administracyjnym i okazuje się, że miałeś rację, tylko że upłynęło 4 lata. I wszystko jest fajnie. Także struktury tutaj administracyjne, no... A kawa z mierniczym dotarła do tego, że mają się nawzajem popierać, tak między nami, tak słyszeliśmy gdzieś, to mam nadzieję, że to stanowisko, jak widać, jest tutaj no, niepodjęte. Miejmy nadzieję, że zwracam się ponownie do pani geodety miasta, żeby już nie było takich przypadków, ale cieszymy się jedno, że państwo stwierdziliście, że się pomyliliście, cofnęliście ten protokół negatywny, zrobiony jest protokół pozytywny. Tylko bardzo prosimy, uwagi konkretne z podstawą prawną, merytorycznej. To nie tylko się zwracam do geodety miasta, tylko do pozostałych geodetów miast oraz geodetów powiatowych w powiatach. Bardzo proszę, rozmawiajcie ze swoimi weryfikatorami, żeby to były merytoryczne uwagi, bo tak, jak widać, kolega jest w pewnym stopniu pokrzywdzony, bo 2 tygodnie chyba miał opóźnienia w otrzymaniu i przekazaniu dokumentacji. Tak, Andrzeju? Ile to się tak wydłużyło? No jeżeli złożyłem 26 sierpnia, 6 września dostałem protokół negatywny, czyli po 7 dniach, już tam godzin nie będę rozliczał, no to muszę, oczywiście dostaję to, najwcześniej mogę na kolejny dzień odpisać i to zweryfikować, poprawić. Można powiedzieć, że dla klienta to ja jestem 2 tygodnie w plecy, tak, bo ja z klientem
nieistotne są tutaj dla mnie dni robocze czy nierobocze. Jeżeli mam pracę wypuszczoną, to ja do niego dzwonię z marszu i mówię mu, proszę pana, jest ok, nasza mapa jest sprawdzona, wszystko, możemy się rozliczać, mogę panu przekazywać materiał. Czyli rozumiem, nie mam równości podmiotów, czyli niektórzy po prostu szybciej dostają no, pozytywny protokół weryfikacji, są bardziej wiarygodni dla klienta, a ty przez takie działania jesteś mniej wiarygodny. No tak, bo dowiedziałem się, że tam parę osób też mniej więcej w tym okresie, w okolicy tego dnia, kiedy ja składałem swoje opracowanie, takie same opracowania bez zmian złożyło i mieli tam protokół na drugi dzień, powiedzmy trzeci. Więc no jest to... Moi drodzy, bo używacie bardzo ładnych słów, podziękowań i nazw sytuacji, natomiast pamiętajmy o tym, albo jednak uważam, że należy dobitnie stwierdzić, że tutaj mamy do czynienia z zagadnieniami dotyczącymi artykułu 231 Kodeksu Karnego, czyli działanie na szkodę. Powiedzmy to, bo to jest powszechna sytuacja w całej Polsce, w bardzo wielu powiatach. Więc być może w Warszawie wykonano refleksję i bardzo, bardzo miło. Niemniej jednak do sytuacji doszło. Właśnie pan Andrzej jest dyskredytowany w obliczu swojego zlecenia przed swoim zleceniodawcą. I uwaga, i przez oręż administracji geodezyjnej. Zarówno w Warszawie, być może jeszcze w innych powiatach tam, gdzie Andrzej dzieje, ale takich geodetów jak Andrzej jest wielu. I zwracamy się do geodety miasta stołecznego, ale również do pozostałych geodetów powiatowych i miejskich. Zaprzestańcie takich praktyk. My uważamy, że weryfikacja geodezyjna to jest argument do regulacji rynku lokalnego. Moi drodzy, to się skończy, uwierzcie mi, to się za chwilę skończy. Prędzej czy później skończy się, być może w ramach tych struktur administracji i na to liczymy. Natomiast liczymy też na dobrowolne poddanie się karze. Być może grupowo, zachęcam. A na pewno skończy się w najbliższym czasie. Uważam to za bardzo destrukcyjną sytuację, żebyśmy my geodeci, my mierniczowie musieli po pierwsze korzystać z argumentów odwołań, po drugie, moi drodzy, przyznacie koledzy, z prokuratury w ramach odwołań, doniesień na popełnienie przestępstwa, to jest skandal. I podsumowując, dlaczego? Ponieważ prawo na to pozwala. Weryfikator może się pomylić 200 razy, tak jak Andrzeju powiedziałeś, prawo geodezyjne o dyscyplinie mówi tylko i wyłącznie geodetów. To się musi zakończyć. Pytanie, czy przyzwoicie, czy z pełnym hukiem. Zobaczymy. No tak a propos tych spraw, to a co ty tam robisz w tej Warszawie? Bo znowu, żeś wyjechał ze swojego miejsca pobytu. I jeszcze dalej jesteś w Warszawie, czy już wróciłeś? Jestem w Warszawie, tak. Wczoraj miałem kilka spotkań z moimi znajomymi, których poznałem na forum ekonomicznym. Są to przedstawiciele mediów komercyjnych i proszę Państwa, no te tematy, o których rozmawiamy, powodują ciszę przy stole i wielkie oczy. Wręcz ręce opadają, natomiast cały szereg kolejnych pytań. Mamy już pomysł na kilka reportaży. No, ja rozmawiałem o kawie z Mirniczym. Mamy propozycję, tylko musimy technicznie to jakby ubrać w obraz telewizyjny. Ja uważam, nasze wydawnictwo jest spontaniczne, jest wiarygodne. Niczego tutaj nie reżyserujemy, co wychodzi, to wychodzi i uważam, mówimy, co myślimy, bez żadnej jakby tutaj krytyki.
Również komentarze, które się pojawiają pod naszym, też mogą być krytyczne, zachęcamy. Natomiast ja spotkałem się wczoraj, miałem dwa spotkania plus jeden lunch i będziemy rozmawiać nad zawężeniem naszej współpracy, więc kawa z Mirniczym pojawi się w innych, w innych mediach. I z tym zamiarem tutaj przyjechałem, zostałem zaproszony. Dzisiaj muszę już opuścić Warszawę. Uważam, bardzo, bardzo ciekawe spotkania. O tym będziemy rozmawiać w kuluarach, drodzy koledzy. Musimy technicznie sobie tutaj jakby to wszystko, z tym wszystkim poradzić. Tak, zmontować ten program do czasu, który na antenie może zafunkcjonować, czyli w granicach, powiedzmy, 7-10 minut. Ale widzicie Państwo, to jest rozwój bardzo ciekawy i jest duże zainteresowanie. Natomiast właśnie cała kwestia wątków pobocznych, ja rzucam hasła, ja dotykam problemów, które nas wszystkich dotyczą. No i będą, myślę, że no w strukturach dziennikarskich nie mówi się tak wprost, natomiast myślę, że te pytania będą przedłużane i to nie tylko przez nas, tylko przez moich kolegów, będą przedłużane i administracja będzie musiała odpowiadać na pytania, dlaczego właśnie taki pan Andrzej Hamera, chociaż nie mówiłem o Andrzeju konkretnie, tylko podaję przykład geodety, który został skrzywdzony i jakiś proces inwestycyjny został skomplikowany. A w dużej mierze mój cel od zawsze, moi drodzy, a od 5 lat w moim przypadku i obecnie dotyczy właśnie zaburzeń jakby procedur administracyjnych w kierunku komplikowania procesów inwestycyjnych, bo tak naprawdę jest. I czemu to służy? Powtarzam jeszcze raz. No, jak powiedziałem kolegom, że weryfikator powiatowy może wstrzymać inwestycję deweloperską za 300 milionów, tylko dlatego, że kartka papieru nie jest dostatecznie biała oraz nie posiada przecinka we właściwym miejscu. No i na półtorej roku, no bo tyle trwa. No, albo znamy taki przypadek protokołu, w którym napisano, że operat powinien być przewiązany wstążką lub sznurkiem. Tak jest. I na tej podstawie odrzucono operat do poprawy. No ja jestem przygotowany, pokazałem im 19 moich protokołów, w której nie było żadnej podstawy prawnej, łącznie z karteczkami, żeby uwiarygodnić to, co mówię. Zresztą nie miałem potrzeby, bo koledzy ufają, wiedzą, o czym mówię. No, drodzy geodeci, miejscy, zwłaszcza miejscy z dużym naciskiem na miasto, z którego pochodzę, powiatowi, jest jeszcze czas przyzwoitego rozwiązania tej sytuacji. To w Was jest potencjał i Wy możecie powiedzieć, już może dosyć. A przecież macie służyć temu, żeby wartość dodana do zasobu miała wartość. Pomijam tego, co w tym zasobie jest i jaką to ma wartość, natomiast naszym bardzo istotnym apelem jest to, żeby weryfikacja dotyczyła weryfikacji danych, a nie regulacji podmiotów działających w ramach usług geodezyjnych. A niestety to jest bardzo powszechna sytuacja. Pan Andrzej chwilę poczekał, a jego koledzy poszli od ręki. Do przodu. Ale to Andrzej i tak niedługo czekał, bo tylko dwa trzy tygodnie to było opóźnienie. I ja dowiedziałem się w ośrodku jednym w województwie śląskim, na przykład okres oczekiwania na weryfikację to jest minimum miesiąc. Muszę to sprawdzić. Muszę mieć jakieś dowody i typów tam, że za tydzień poruszę tą sprawę. Jak będę miał coś. A Jacku, a właśnie chciałem Krzysztofa zapytać, jak się czuje z oceną, prawda, przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego Łódzkiego, który kompletnie nie wie, że weryfikacja w Tomaszowie Mazowieckim trwa półtorej roku.
Nie ma pojęcia, że tam pewnie nikt nie prowadzi działalności. Panie Krzysztofie, jak to jest, że pan wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego nic nie wie o tym, co się dzieje w jego własnym, na jego własnym rewirze? Bo sprawa Tomaszowa Mazowieckiego jest bardzo, bardzo uważam aktualna. Możesz powiedzieć, jak tam wygląda sytuacja? Słuchajcie, bo właśnie miał się dołączyć kolega z Tomaszowa Mazowieckiego. Jeśli nas słucha, to ja od razu się zwracam. No właśnie, jeśli chodzi o Daniela, to widzę go na czacie. Tak, ona pisze, że nie ma dostępu do transmisji. Daniel, na Messengerze ci to wysłaliśmy. Jak będziesz mógł tam kliknąć, jeśli nas oglądasz, na Messengerze wiadomość, to kliknij, spróbujemy go dołączyć, bo Daniel najbardziej pracuje w Tomaszowie. Daniel wszystko praktycznie wie, zresztą udzielił wywiadu w gazecie lokalnej Nasz Tomaszów, opublikowany na otwartym forum Stowarzyszeń Geodezyjnych. Mało tego, nie wiem, drodzy panowie, ten link wysłałem do redaktora, do geoforum.pl, geodeta, ja to wysłałem. Zresztą on był też podczas posiedzenia Państwowej Rady Geodezyjnej. Ja też udostępniłem tą gazetę. I proszę państwa, tam się nic nie pojawiło, bo w Tomaszowie okazuje się, że ani przegląd geodezyjny, albo ani geodeta, który prowadzi Geoforum, no nie opublikowały, nie przedrukowały po prostu treści z lokalnych gazet. No i widać, że media, które powinny się tym zajmować, no nie zajmują się. Ja tylko chciałem przypomnieć, że tą prasę, którą udzielił wywiadu nasz kolega, udostępniłem na Państwowej Radzie Geodezyjnej i przekazałem od razu automatycznie do, no widział to główny geodeta kraju i wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego z Łodzi. W tej chwili nie wiem, czy zostało jakieś wszczęte postępowanie, bo u nas w kraju bez złożenia wniosku pisemnego, bez nic się nie dzieje. Zresztą wiem, że były telefony do inspektora i tak samo mówią, przede wszystkim dajcie kergi spraw, które, czyli rozpoczętych prac geodezyjnych, które no blokują. No dlaczego my mamy dać kergi? Ja mam pytanie, tam trzeba przeprowadzić całą weryfikację prac od początku działania nowej ustawy. Czy w ogóle to w terminie jest, drodzy panowie? No bo jak można półtora miesiąca czekać? Dowiadujemy się, tutaj od razu mogę powiedzieć, że na telefoniczne informacje pracownicy udzielają, nie wiedzą kiedy, może w przyszłości. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi w Tomaszowie Mazowieckim. No ja powiem szczerze, parę razy tam wykonuję pracę. Niedobrze to wygląda. Bardzo źle. Zresztą. Panie Szczepanik, pan się myli, bo proszę pana, cały system nadzoru geodezyjnego skupiony jest po to, żeby proszę pana, panu powiedzieć, że ten przecinek jest nie w tym miejscu oraz wstążka ma kolor różowy. Na litość boską ma być pomarańczowa, panie Szczepanik. I do tego jest szkolona cały nadzór geodezyjny, żeby stwierdzić, że ty nie masz racji. Natomiast no nie oczekuj, że nadzór geodezyjny będzie wiedział, jak przeprowadzić kontrolę powiatu. Nie ma żadnej instrukcji na to, jak to zrobić, domyślam się. No, będzie można to zrobić tak, żeby powiedzieć, że w zasadzie nic się nie stało. Oczywiście skontrolują tylko te aparaty, które były sprawdzone o czasie i nikt nie wyciągnie wniosków, że to są koledzy kolegów. Panie Szczepanik, pan się, prawda, troszeczkę poprawi. Znaczy, powiem szczerze, no powiedziałem, że to co powracam do Państwowej Rady Geodezji, ja powiedziałem inspektorowi, niech pokaże przykład jak działa, bo ponieważ w tej chwili służba geodezyjna jest taka w formie tego, jakby powiedzieć, struktur samorządu, bo mają swoje struktury, nadzory, kontrole, przejmowanie uprawnień. Panowie, no, nie zapominajcie o tym, że my też jesteśmy w służbie geodezyjnej, tylko jesteśmy tak? Tak? My jesteśmy w tym, na tym najniższym. Jak można opuścić? Gdzie tam jesteśmy? No właśnie nie, bo jesteś niewolnikiem, nie możesz opuścić, bo jesteś niewolnikiem, a niewolnik sam o sobie nie decyduje. Ty masz znosić dane. A mi z Bierutem nie po drodze jest, ej. Mi też. Mm-mm. Mi też. Panowie, ja się będę żegnał. No to, co powiedziałeś, Marcinie, to
to można, wracamy do punktu wyjścia, czyli tego właśnie prawa geodezyjnego, które tutaj, no, czy jest bierutowskie, należy sobie odpowiedzieć. Ale mój dziadek był partyzantem w AK. Moja mama była za komuny, pracowała w konspiracji, Matko Boska, i ja mam być z Bierutem w jednej ławce. No, Marcinie, nie, proszę przeprosić. Sytuacja wygląda w ten sposób, że to jest prawo na dzień dzisiejszy obowiązujące, chciał, nie chciał. I my zostaliśmy poprzez przemiany ustrojowe wyłączeni z kręgu beneficjentów służby geodezyjnej i staliśmy się darmowymi parobkami. I tak to wygląda. Tak to wygląda. Prawo geodezyjne nie daje nam żadnych przywilejów. Mamy po prostu pracować na zasób, tak jak wszyscy inni, i mamy posłusznie być posłusznym, kiedy nas rugają. I zmieniajmy to. Warto podnieść głowę, warto bronić swoich racji, jeżeli się je ma. Drodzy Państwo, jesteśmy przedsiębiorcami. My wszyscy, jak tutaj Państwo widzicie, cześć Andrzeju, jesteśmy przedsiębiorcami i mamy wielką przyjemność z prowadzenia z działalności geodezyjnej, rozwijania technologii nowoczesnych. Ja chciałbym doczekać momentu, kiedy kawa z mierniczym będzie dotyczyć tylko i wyłącznie wątków technicznych tego, co ktoś zrobił ciekawego i zastosował nowe technologie, żebyśmy nie musieli zajmować się tym, czym się zajmujemy. Z dużą nadzieją patrzę przed siebie. Natomiast no, niestety do momentu, kiedy nie zrobi się odrobinę porządku, mam wielkie wątpliwości, aż nie wątpliwości, natomiast obowiązek, odczuwam obowiązek, że należy wyjaśnić pewne sprawy i nazwać je po imieniu, bo uważam, że tego w dzisiejszej rzeczywistości brakuje, tego, żeby nazwać po imieniu. Aby nazwać po imieniu, dokończyć sprawę Tomaszowa Mazowieckiego. Tak się zastanawiałem, czy wypada o tym powiedzieć, czy nie wypada o tym powiedzieć, no ale jako sekretarz Związku Zawodowych Geodetów, no jest mi wiadomo, że związki zawodowe tą sprawą się zajęły, wystosowały dwie skargi, jedną do pana Diakowskiego, czyli Windika Łódzkiego, oraz drugą skargę do starosty, któremu zwrócono uwagę, że takie osoby, które reprezentują funkcje i osoby pana starosty, no, muszą dbać i również o jego godność i jego imię. Natomiast to co zrobi się właśnie w imieniu pana starosty Tomaszowskiego, no to jest jakaś po prostu niegodziwość w stosunku do jego osoby, bo to nierealizowanie obowiązków w terminach oznaczonych no jest co najmniej po prostu uchybieniem panu staroście. To mi przypomina, że z chwilą, gdy nowelizacja była z tamtego roku była poddana pod osąd czy też dyskusję społeczną, myśmy występując z opinią projektu, no między innymi wspomnieli o tym, że przepisy prawa geodezyjnego, one są wyłącznie restrykcyjne w stosunku do
do podmiotów, które są zmienione w artykule 11, czyli do geodetów, do wykonawców. Natomiast z drugą stronę to kompletnie nie działa. I w przypadku tej weryfikacji był taki projekt, było takie założenie, aby określić termin prekluzyjny w stosunku do wykonania weryfikacji. Czyli to znaczy taki termin, który po upłynięciu którego no już prawo weryfikacji starosty by tutaj nie działało. A operat musiałby być automatem włączony do państwowego zasobu. To wydaje się rozwiązanie, które w jakiś sposób no, wszystkich przedsiębiorców by chroniło i broniło przed tym, co się dzieje dzisiaj. No, 2 miesiące średnio nie przystępuje się do weryfikacji i wszystko jest ok. Dzwoniący do organu proszący o podjęcie jakiejś decyzji, kiedy to będzie zweryfikowane, już no, dostałem informację, że no, właściwie to nie wiadomo. No. A z jakich przyczyn jest takie długie terminy na tą weryfikację. No również, czyli generalnie organy tutaj, które są upoważnione do weryfikacji, no nie przejmują się tym, no bo po prostu im nic nie grozi. Gdyby groziło im to, że automatycznie operat by został włączony do państwowego zasobu, to byłaby dla nich jakaś tam groźba. Natomiast w normalnym państwie prawa tak to powinno być no po prostu ułożone. Że nie od decyzji, no to nawet wyroku, bo to nie jest, no jakby się chciało nazwać, urzędnik dokonujący jednoosobowo, jednofunkcyjnie, jednostanowiskowo wydaje wyrok na pana, który jest przedsiębiorcą, który musi się z samej swojej pracy utrzymać. Mało tego, on musi jeszcze utrzymać tego weryfikatora. Ale słuchaj, to nie tylko jest wyrok na tego, który wykonuje, ale tak samo jak Marcin mówi, na inwestycje. Ja przecież też robiłem inwestycje i to też ileś tam milionów euro kosztowały. I oddawałem do tej pory, znaczy do nowelizacji, oddawałem sam mapę do PIMB-u z moimi pieczęciami i było dobrze. W ramach usprawnienia procesu inwestycyjnego, o którym tak głośno mówił główny geodeta kraju, oni zakazali tego typu trybu i wprowadzili obligatoryjnie, że musi być operat poddany weryfikacji. Czyli po zakończeniu budowy trzeba zrobić operat, trzeba go poddać do weryfikacji i czekać miesiąc, czasami dwa. A co z tą inwestycją, która jest warta ileś tam milionów? Kto zapłaci kary umowne za to? Jak na przykład będzie bzdurny jakiś... Jakaś uwaga, jak ja miałem, że trawka była nie ten rozmiar na mapie pokazana, albo kolor troszkę nie ten odcień. I tu właśnie, no nie wiem, jak można tak kłamać, że to się przyspiesza proces inwestycyjny, jeżeli ten proces się opóźnia o co najmniej miesiąc. Co najmniej miesiąc się opóźnia proces inwestycyjny. Ja do dzisiaj dostaję telefony od dyrektorów kontraktów. Panie Jacku, co zrobić, żebym dostał materiał do PIMB-u, złożyć operat i przejść weryfikację, nic innego. Słuchajcie, bo Marcin będzie musiał opuścić, a on ma trochę biegle na angielski. Marcin, powiedz parę słów po angielsku, bo nas słuchają już z zagranicy koledzy mierniczowie, no. Także chwilę o kawie z mierniczym poprosiłbym po angielsku, żebyś przekaz poszedł. To może będzie trudne. Welcome viewers from abroad. We are very pleased that you are.
Have a nice day. That's all. Everything what we are doing is very important. One more. We are very pleased that you are. This is very important. Have a nice day. Bye. Myślę, że to wszystko. Powiedziałem, że jest nam bardzo miło, że są z nami. No i że, no, że ważne, że są z nami i po prostu słuchają. No i życzyłem miłego dnia. Myślę, że tyle, bo można by gadać długo, a tak spontanicznie może być to kłopot. No dobrze, że wyjaśniłeś, bo ja jedyne, co zrozumiałem, to coś o impotencie i tylko nie bardzo wiedziałem, gdzie to przypisać. Important, czyli bardzo ważne. Wszystko to, co robimy, jest rozumiem. Bardzo ważne. Także dziękujemy. Ja jeszcze także chwilkę jeszcze zostanę, muszę za godzinkę opuścić, właśnie się dowiedziałem za godzinkę. To super, to super. Cieszymy się, że jesteś z nami. To powracając do Daniela, bo Daniel nie ma możliwości, możliwe, że uda nam się jeszcze go dołączyć na następną kawę, musimy przetestować, widzę z Danielem sprawę połączenia. I Danielu, jak nas słuchasz, ja się skontaktuję jeszcze z tobą i potrenujemy, zobaczymy. Mam materiały, wiem, że przygotowałeś, wysłałeś pisma, także będziemy na łączach. To tak do Daniela, jeśli nas ogląda. No ja do Daniela próbowałem się połączyć telefonicznie z dwóch różnych numerów, ale mi się nie udało. No trudno. Czyli dzisiaj nie będziemy tego tematu poruszać. Zostawimy, może się uda zaprosić Daniela na live'a i po prostu sam widzą wyłuszczy, w czym jest problem. Ja mogę tylko. Natomiast, ja bym może przeczytał, bo od Daniela jest komentarz, nie wiem, czy widzicie. Daniel napisał, że na razie powodzenia, pogadajcie sobie. Oglądają to politycy. Dostałem jakieś dziwne gratulacje od takowych, że mam jaja. Tak po cichu, to dopiero są jaja. No słuchaj, Daniel, gratulacje, że się odważyłeś. I tu chciałem tylko powiedzieć jeszcze podsumowując. Słuchajcie, myśmy się zastanawiali, bo każdy mi się pytał, jaka, bo ty mówisz, ty to zawsze byłeś geodetą, a teraz mówisz, że jesteś mierniczym. I słuchajcie, panowie, takie krótkie różnice, dlaczego my się już nazywamy mierniczymi, a kiedyś się nazywaliśmy wśród naszych klientów geodeci. Co nas tak rozróżnia teraz? Słuchajcie, to jest bardzo prosta sprawa, bo tak samo są prawnicy. Kończy studia i jest prawnikiem, ale może być sędzią, może być adwokatem, może być radcą prawnym, może być prokuratorem. Widzisz, to są różne zawody. Każdy z nich wykonuje inny zawód. Geodezja, tak samo jest geodezja. W geodezji też są i kartografowie, i miernictwowie, jak my, którzy chodzimy, sporządzamy dokumentację. No i ale szczególną dokumentacja, to nie jest dokumentacja taka, prawda, która mieści się w uprawnieniach geodezyjnych, które dotyczą GIS-u czy czegoś innego. Natomiast tutaj musimy pamiętać o jednej rzeczy, że tak jak Jacek to trafnie zauważył, wykształcenie geodezyjne jest wykształceniem geodezyjnym. Natomiast żeby mieć określone kwalifikacje, trzeba zdobyć po prostu umiejętności zawodowe. I te umiejętności zawodowe należy potwierdzić stosownym, tak jak w naszym przypadku, państwowym egzaminem. I tych nazwijmy to kierunków specjalizacji jest około 7. Mówię około 7, bo niektóre zostały uwolnione przez pana ministra Gowina swego czasu. I teraz w tych różnych kierunkach mamy do czynienia jeszcze też z bardzo szczególnymi zawodami, bo rozporządzenie o klasyfikacji zawodów, między innymi geodezyjnych, mówi tam chyba o około 8 zawodach, natomiast
w tej puli zawodów geodezyjnych są jeszcze szczególne zawody, które są zawodami zaufania publicznego. I te zawody są objęte właśnie nazwą mierniczych. Jakby w kontynuacji tych mierniczych, którzy byli w okresie przedwojennym, czyli od 25 roku do 52, w okresie powojennym. No Leszku, tak, Andrzeju. Ty mówisz, można powiedzieć, o podstawie prawnej tego nazewnictwa. Nie, ja mówię o podstawie faktycznej, nie prawnej. No, prawnej jeszcze nie można mówić. Leszku, faktyczna jest taka, że my podnosimy głowę. My mówimy protokołom, nie. My przywracamy po prostu godność temu zawodowi, który reprezentujemy. Przywracamy godność tytułowi inżyniera, bo inżynier to nie jest osoba popychadło, któremu urzędnik mówi źle to, to źle, tamto źle, popraw to, zrób tak, wstążka taka, nie teczka, tylko skoro szycic. Ale Andrzeju, ty jesteś taki robi. Ty należysz do grupy rekonstrukcyjnej. A no właśnie. A to my faktycznym z naszym działaniem, to nas odróżnia. Nasze faktyczne działanie, że my mówimy hola, my umiemy robić to, co robimy i wiemy, jak to zrobić i nie potrzebujemy do tego asysty i prowadzenia za rączkę przez urzędnika. To tyle, bo się przysłuchuję, a pytanie było takie, że wyrwało mnie. Masz rację. Ja jednak skierowałbym pytanie do Krzyśka, bo zostało nam ostatnie 15 minut, nawet niecałe, a mamy jeszcze dość ciekawą sytuację. Może byś ją w jakiś sposób naświetlił. Drodzy widzowie, słuchajcie, jest taka sytuacja, która się naświetliła w nowym prawie geodezyjnym o tak zwanym przywróceniu terminu zamkniętych prac. A też oprócz tego o błędzie pisarskim, bo słuchajcie, drodzy widzowie, drodzy mierniczowie, to co powiedzieliśmy, co powiedział tutaj Andrzej, mierniczowie podnoszą głowy i myślą, bo to co tutaj ja czytałem na forum, kolega pisał, jest inżynierem 3 lata, no drogi kolego, mamy możliwość myślenia i cieszę się, że jesteście z nami, że wracacie do zawodu mierniczego, wychodzicie z łask bierutowskich. I teraz słuchajcie, o co chodzi? Chodzi o to, że przekazując materiały, wyniki prac oraz materiały, w wyniku czego powstały te prace, do weryfikacji utrzymujecie pozytywny protokół weryfikacji. Wszystko jest dobrze. Ale co się okazuje? Okazuje się, że no, myłki pisarskie się zgadzają. No i na przykład napisaliście błędny numer działki został opisany. Został opisany ten błędny numer i co w takim względzie? W takim względzie mamy artykuł, drodzy Państwo, artykuł 7c, artykuł 12b, punkt 7c prawa geodezyjnego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ służby geodezyjnej i kartograficznej może na wniosek wykonawcy prac geodezyjnych przywrócić termin na przekazanie poprawionych wyników zgłoszonych prac geodezyjnych. Przepisy artykułu 58 i 59 kodeksu postępowania stosuje się do tego artykułu. No i z czym tu się zwiąże? I tu, proszę Państwa, nastąpiła taka sytuacja, że bardzo dużo starostw mówi, nie, wy nie macie możliwości poprawienia tych wyników prac, tego numeru błędnego na mapie nie ma szans. Czyli ja jako mierniczy mówię, drogi starosto, pan ma błędnie przyjętą dokumentację. Niestety protokół weryfikacji pozytywny nie powinien być pozytywny, tylko negatywny. A starosta mówi, nie, ja chcę mieć taką. Pan musi zapłacić kolejne pieniążki, złożyć nowy wniosek, ale to jest nowa sprawa i wtedy przyjmiemy pozytywną pana sprawę. Ja to odnoszę się do remontu drogi. Jestem wykonawcą budowniczym drogi. Zrobiłem drogę, no ale jako rzetelny budowniczy jadę sobie tą drogę i coś się tam dzieje z tą drogą, wychodzą dziury. Idę do starosty i mówię, drogi panie starosto, proszę mi pozwolić wejścia na teren, bo ja chciałem poprawić tutaj drogę, bo ona się tam załamuje. A drogi starosta, nie,
robimy przetarg, pan musi teraz zrobić całą drogę. To nie może być tak, że to pan, damy panu tą dziurę do remontu. Pan zakłada nowy wniosek i remontujemy tą drogę. Tak działa w tej chwili system. Ja bym tu ci wszedł słowa. Dlaczego? Bo dostrzegam jeszcze jeden aspekt bardzo, bardzo istotny i ważny, a który nie ma odzwierciedlenia w znowelizowanej postaci prawa geodezyjnego. No, głównie tego artykułu 12b. Ty wspomniałeś o jakby wszczęciu, szczególnie uzasadnionych w przypadkach, przywróceniu terminu do poprawienia wyników zgłoszonych prac. Tylko, że proszę Państwa, ja to no, po prostu widzę całkiem inaczej, bo ustawodawca tak no, urządził to nasze wykonywanie usług geodezyjnych, że wplótł do tego w końcowej fazie i również odpowiedni organ administracji geodezyjnej. I na barki tego organu złożył weryfikację, czyli kontrolę. Kontrolę tych naszych po prostu wyników pomiaru, wyników różnych innych działań geodezyjnych. Tej pomarańczowej sznureczki. Tak, łącznie. I w tym momencie, no właśnie, zamiast się zajmować tą pomarańczową wstążeczką czy jakimś innym sznurkiem do przepasania operatu, ten organ powinien się zająć między innymi wyłapywaniem, bo po to został ten przepis no po prostu powołany. Powinien dokonać kontroli zgodności wykonania prac z przepisami, czyli standardami technicznymi. Jeżeli przepuścił jakiś błąd nasz, a nie powinien tego zrobić, bo jego jedynym zadaniem nie jest tworzenie czegoś nowego, nie są pomiary, nie są obliczenia, nie są inne rzeczy, bo to my robimy. On jest jedynie ten organ od kwestii kontrolnych, od weryfikacji. I jednak nie wykonał tej weryfikacji właściwie. Na podstawie tej niewłaściwej weryfikacji dopuścił operat, jak również i materiały do obrotu i geodezyjnego, czyli włączył do operat do zasobu, a materiały okrasił klauzulą, że dopuszczającą do obrotu prawnego, no to chwila, moment. Ja już tutaj jako wykonawca, powiem tak brzydko, nie mam nic do zrobienia, bo tutaj popełnił błąd jedynie, wyłącznie organ. To organ musi poprawić ten błąd. Na pewno żeście się spotkali z tym, że zresztą to jest rzeczą normalną, że nawet dzisiaj Andrzej opowiadał o tym, że dostał dwa protokoły. Dostał protokół negatywny, potem dostał protokół pozytywny. W tym przypadku, a wielokrotnie nasze biuro się z tym spotykało, na skutek złej weryfikacji został wprowadzony błędny materiał do państwowego zasobu. Mało tego, błędny materiał został oklauzulowany i no, uprawomocniony do wszelkich działań również i postępowania administracyjnego czy innego postępowania prawnego. I tu w tym momencie staje się problem nie po stronie geodety, kierownika prac, tylko to jest kwestia organu, który dokonał błędnej weryfikacji i na podstawie tego błędu wprowadził materiały do zasobu, jak również i do obrotu prawnego.
to organ w tym momencie musi bardzo szybciutko, w tym przypadku, jeżeli dowiedział się w jakikolwiek sposób, że jest błąd, to należy go po prostu dokonać wszelkich starań, aby ten błąd naprawić. Natomiast z tego, co ja wiem, to organ zachowuje się jak ten po prostu pracownik szatni, który mówi, no przepraszam bardzo, my pana kapoty nie mamy i co nam pan zrobi? No nie, panie szatniarzu, to nie tak. Proszę? Nie ma przepraszam. Nie, to już nie chodzi o przepraszam, tylko tu chodzi o to, że to, że akurat cała prawo geodezyjne jest pisane pod urzędnika, to znaczy nie ma żadnych terminów prekluzyjnych, nie ma żadnych sankcji w przypadku złej roboty. Tak właśnie na przykład tu, zła weryfikacja doprowadziła do po prostu błędnego działania prawnego i nikt za to nie odpowiada. Mało tego, to organ odpowiada ustami swojego geodety powiatowego, pan ma złożyć zgłoszenie pracy jeszcze raz i poprawić to, co pan źle zrobił. No nie, to nie tak działa. Ja nie mam zamiaru robić drugiej tej samej pracy, tylko należy poprawić tamtą pracę. W związku z czym należało wydać następny protokół, który jest protokołem negatywnym, bo tak jak Krzychu stwierdził, był tam błąd pisarski i źle określono numer działki. I tutaj wydaje się negatywny protokół, a geodeta na skutek tego negatywnego protokołu poprawia dokumentację geodezyjną, którą mu wcześniej zwrócono, i poprawioną dokumentację razem z zawiadomieniem o zakończeniu prac przesyła do organu. Tak to powinno być. I panie i panowie geodeci powiatowi, weźcie się ogarnijcie, weźcie zrozumcie to, że po prostu wy też jesteście winni że ten stan rzeczy, a właściwie to wyłącznie winni, bo geodeta kończy swoją odpowiedzialność na waszej weryfikacji. Znam parę orzeczeń sądu administracyjnego, który stwierdza jednoznacznie. Po dokonaniu weryfikacji przez organ do tego upoważniony, odpowiedzialność za dane spada wyłącznie na ten organ. No i to jest chyba logiczne. Natomiast do poprawy tego stanu potrzebuje oczywiście geodety, bo sam nie może tego poprawić. Słuchajcie, jeszcze tu chciałem się odnieść do takiej sytuacji, że może tak już państwo, którzy bo ci, którzy mówią, że nie rozumieją naszego języka, no to ja może powiem jeszcze tak dosłownie dla zwykłego Kowalskiego, który do czynienia z bierniczym, z geodetą ma takie sporadyczne. To polega na przykład na dowodzie rejestracyjnym. Idziecie zarejestrować samochód, wszystko jest ok, dostajecie dowód rejestracyjny i w tym dowodzie macie pomyłkę w nazwisku. No i idziecie do organu, a organ mówi nie, ta sprawa została zakończona. Wy składacie teraz ponowny wniosek o rejestrację z samochodu i teraz nowym numerem możemy wam to poprawić łącznie z nazwiskiem. No tak to się tyczy. Także nie, ja to też wiem, że starostowie nas oglądają i mam nadzieję, bo słuchajcie, drodzy panowie starostowie, panie starostowie, zaplętałem się, drodzy prezydenci miast, panie drodzy prezydenci. Nie ma żadnej cenzury, cenzury. Idzie to wszystko na żywo, trochę się zaplątałem, ale dobrze, może mówmy o sobowie, czyli prezydenci i starostowie.
Bardzo proszę, jeżeli Państwo oglądacie, to tak działa jak właśnie Wydział Komunikacji. Natomiast kawa z Mierniczym dotarła do jakiejś wideokonferencji, gdzie to pytanie było oparte i ktoś właśnie stwierdził, że to może być tylko jeden operat. Także zwracam się też, że można tylko poprawić, że trzeba złożyć nowy operat do tamtego, a tamten błędnie. Też takie słuchy doszły, nie mamy tego w tej chwili materiału, ale słuchy doszły, a jeśli tak było, to ja się zwracam do Głównego Urzędu Geodezji, żeby błyskawicznie naprawić interpretację tego błędu, ponieważ, drodzy Państwo, wy jesteście organami. My tutaj w kawie mierniczym możemy się czasami mylić, ponieważ my nie kształtujemy prawodawstwa, ale Główny Urząd Geodezji, nadmieniam, że był odpowiedzialny za przygotowanie ustawy z 2020 roku. I drodzy Państwo pracujący w Głównym Urzędzie, a zarazem Panie Prezesie Waldemarze Izdebskim, zwracamy się tutaj kawa z Mierniczym. Bardzo proszę o szybkie zweryfikowanie interpretacji artykułu 7c na to, żeby można było poprawić błyskawicznie, jeśli się stanie taki błąd pisarski. To nie artykuł 7c, to jest ustęp 7c, artykuł 12b. Artykuł 12b, ustęp 7c. Tak, no, z nowelizacji prawa geodezyjnego. Także no, mam nadzieję, że ta interwencja, bo staliśmy się, proszę Państwa, programem, audycją taką interwencyjną, co był przykład Andrzeja Hamery, mam nadzieję, że też Daniela Stomaszowa-Karpia, który będzie następnym, że pozwoli po prostu doprowadzić do normalności w mielnictwie. Także ja chciałem tylko podziękować tym, którzy się zgłaszają do nas. Drodzy Państwo Mierniczowie, bo tak nazwę, dziękuję bardzo, że zgłaszacie do nas te problemy. I jak zwykle mamy już godzinę 11. Ostatnie słowo podsumowujące dzisiejszy odcinek. Nadmieniam, że to był 19. odcinek Kawy z Mierniczym. Możemy Państwo oglądać na naszym kanale YouTube OZZG oraz Kawa z Mierniczym oraz na stronie kawazmierniczym.pl oraz na stronach facebookowych Kawa z Mierniczym i grupach geodezyjnych. Także po ostatnim słowie podsumowującym dzisiejszy odcinek. Bardzo proszę. Uczestnik grup rekonstrukcyjnych jestem ubrany w bryczesy. Mówię wszystkim geodetom, że należy wnieść nowoczesność do naszej rzeczywistości geodezyjnej. Chodzi o zasady funkcjonowania naszego zawodu. Chodzi o godność tego zawodu, chodzi o wartość pracy, którą wykonujemy, łącznie z wartością ekonomiczną, natomiast odnoszę się do wartości nadrzędnych. O tym uważam, o tym prawimy tutaj w tymże przedsięwzięciu, nie zapominając o tym, że mamy nowoczesne technologie, w których się specjalizujemy, sami dobrze wiemy i cieszy nas odzew z Państwa strony. Dziękujemy bardzo i będą następne tematy. Ja się o tej weryfikacji chciałem dokończyć, bo zdziwieni jesteście, że błędy takie techniczne przechodzą. Po prostu na tym się trzeba znać, a w urzędzie zgodnie z prawem, nawet prawem geodezyjnym, weryfikatorem nie musi być geodeta. No to on zauważy, tylko kartkę zauważy, no bo to każdy zauważy, ale już sprawy czysto techniczne, no to się trzeba znać na tym. Jacek by nie był Jackiem, gdyby nie zauważył to, co jest sednem sprawy. Ja na to słowo kończące chcę zaspoilerować. Za 2 tygodnie będziemy mieli tutaj gości czy gościa, który jest geodetą, ale i prowadzi firmę geodezyjną, lecz nie u nas, a za granicą i to w takim dość kraju, bym powiedział, dobrze rozwiniętym. Na razie nie będę więcej tajemnic zdradzał. Jesteśmy umówieni z nim, a właściwie z nimi, bo to bracia,
na tematy właśnie, jak działa dziedzina geodezji w innych krajach Europy, w tym przypadku Europy, kraju leżącego od nas na północ. No tyle. W cywilizowanych krajach Europy. W cywilizowanych. Słuchajcie, ja teraz apeluję do wszystkich geodetów, którzy mówią, że chcą być mierniczymi. Podnosimy głowę, nie poddajemy się protokołom weryfikacji, nie poddajemy się służbie geodezyjnej, walczymy z bierutowskim prawem. Także gratulacje dla wszystkich, zapraszamy następnych do oglądania kawy z mierniczym, do przyłączania się do tego, ale też mogę ogłosić, że jeśli ktoś ma ochotę się z nami spotkać, jesteśmy 24. To dobrze ja mówię? Jeszcze raz sprawdzimy. 24 września, godzina 18, Piotrków Trybunalski, zapraszamy. Kontakt wysyłam na priv. Jeśli ktoś ma mnie na Facebooku czy do kawy z mierniczym, proszę pisać. Wszystko, szczegóły spotkania określamy. Także kawa z mierniczym w piątek będzie się spotykała już w Piotrkowie Trybunalskim. Nie będziemy nadawać, chyba że jakaś krótka relacja, nie wiem, panowie, może coś puścimy, zobaczymy, jak tam będą sytuacje sprzętowe, które pójdą. Na pewno zapraszamy na kolejne 20 wydanie kawy z mierniczym w niedzielę. Jak zwykle godzina 10, kawa z mierniczym. Dzisiejsze wydanie 19, myślę, że przechodzimy do historii. Dziękuję bardzo panom, dziękuję państwu, dziękuję mierniczym oraz geodetom oraz też politykom, którzy nas oglądają. Dziękuję bardzo i do widzenia. Do widzenia. Dziękujemy, do widzenia. Miłej niedzieli.